W ramach matury z języka polskiego od 2023 roku ważnym elementem są nie tylko lektury, to obowiązkowe, ale również kontekst. Gdy spojrzymy na konstrukcję tematów, zarówno w maturze pisemnej, jak i ustnej, za każdym razem będziemy musieli zderzyć się albo zmierzyć się z kontekstem. Czym jest kontekst? Gdy spojrzymy do materiałów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, możemy przeczytać następujące definicje. Kontekst to zespół odniesień niezbędnych do zrozumienia utworu literackiego czy też dzieła naukowego. Kontekst to zespół odniesień niezbędnych do zrozumienia sensu jakiejś całości literackiej, na przykład pojedynczego dzieła, twórczości pisarza, prądu literackiego. Konteksty pełnią funkcję pewnego rodzaju medium pomiędzy tekstem jako komunikatem, a uczniem jako jego odbiorcą. Rozumiesz coś z tego? Nie? Wcale ci się nie dziwię. Nazywam się Iwo Scelina. Jestem twórcą kursów maturalnych i ekspertem na platformie Matura na Maxa. Od ponad 25 lat uczę języka polskiego i jestem również egzaminatorem maturalnym. Pomogłem przygotować się do matury już tysiącom uczniów. A teraz chcę pomóc również tobie. Mówiąc o kontekście w aspekcie matury tej 2023 i oczywiście kolejnych lat, warto spojrzeć na to, w jaki sposób są skonstruowane polecenia, które właśnie zawierają tę wskazówkę, aby do kontekstu się odnieść. Przykładowy temat z matury pisemnej. Człowiek, samotnik zmagający się z losem, poszukujący swojej drogi życiowej. W pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, sensu wiersza Do samotności Adama Mickiewicza i wybranych kontekstów. Za każdym razem w obrębie tematu będzie się pojawiała ta wskazówka, czy też raczej wskazanie, wymóg. Weź pod uwagę konteksty. To znaczy, że nie tylko i wyłącznie jeden, ale więcej kontekstów. Gdy mówimy o twórczości Adama Mickiewicza, bo akurat jego utwór będzie dołączony do tego tematu, możemy spojrzeć przez pryzmat historii Adama Mickiewicza, jego biografii. Historii, w której jest zanurzone jego życie. Więc historii typowo związanej z romantyzmem. I tam poszukiwać potrzebnych dla nas kontekstów. Bo jeżeli spojrzymy na twórczość Adama Mickiewicza i zaczniemy się zastanawiać nad samotnością, która właśnie tutaj w tym tekście jest wypisana, to możemy zauważyć, że o samotności co nieco Mickiewicz pisał już od samego początku. Od początku swojej twórczości. Przypomnij sobie bohaterkę romantyczności, Karusię. Jest przecież samotna wśród tłumu. Więc ten kontekst pojawiania się osoby, która nie czuje się w połączeniu z resztą grupy, jest dla Mickiewicza dosyć charakterystyczny. Więc samotność, o której pisze w swoim tekście, będzie odpowiadała temu, co pisze w innych utworach. Zarówno Karusię można tutaj przytoczyć, jak też na przykład Konrada, który też mówi o samotności. Z czego innego wypływa samotność Konrada i Karusi, ale jest to postać, jedna i druga, która styka się z samotnością. Zatem możemy połączyć tekst Adama Mickiewicza Do samotności, który właśnie w tym temacie będzie dołączony jako materiał, nad którym trzeba pracować, z innymi tekstami Mickiewicza. Mówimy wtedy o kontekście historyczno-literackim. Możemy również sięgnąć do Mickiewicza jako do osoby i zastanowić się, czy przypadkiem tekst, który jest związany z samotnością, nie odnosi się też do jakichś jego przeżyć. Wystarczy przyjrzeć się biografii Adama Mickiewicza, żeby stwierdzić, że tak, rzeczywiście pojawiają się przecież tutaj doświadczenia samotności. W tej burzliwej historii naszego wieszcza mamy takie momenty, kiedy po prostu czuje się osamotniony. I wiemy, że takie sytuacje są. Wystarczy spojrzeć na jego twórczość, która mówi o tym, co on przeżywa w różnych miejscach. Na przykład wtedy, kiedy jest zesłany w rejony Krymu. Tam samotność mimo wszystko doskwiera mu. Nie ma przyjaciół. Czeka na jakiś głos z Litwy. To już jest w Stepach Akermańskich zapisane. I to jest też jego głos w związku z jego samotnością. Więc możemy przywołać też kontekst samotności związany z biografią Adama Mickiewicza. Mamy wtedy kontekst biograficzny. Gdy spojrzymy na samotność ze względu na to, że jest to pewien stan w ramach naszego życia, w ramach naszej egzystencji,
Możemy mówić o kontekście egzystencjalnym. Możemy też mówić o kontekście filozoficznym, jeżeli zaczniemy rozpatrywać to pod takim kątem, pod kątem filozofii samotności. Zatem, gdy popatrzymy na utwór i na zagadnienie, które mamy teraz kontekstowo z nim połączyć, może się okazać, że kontekstów rzeczywiście jesteśmy w stanie znaleźć kilka. Wybór należy do nas. Ale ostatecznie pytanie jest bardzo ważne. Czym jest kontekst? Mówimy tutaj o innych dziełach, mówimy tutaj o biografii artysty, mówimy tutaj również o filozofii, która może być związana z jakimś utworem. Zatem spójrz, kontekst to jest ta rzeczywistość, która jest poza bezpośrednim tekstem, nad którym będziemy się zastanawiać. Poza tą treścią, którą będziemy analizować. To jest coś, co wiązać możemy z życiem autora, jego doświadczeniami wpływającymi na kształt tekstu. To może być związane z literaturą, która powstaje w tamtym czasie. I ta literatura powstająca w danej epoce może mieć wpływ na kształt tego jednego konkretnego tekstu. To mogą być również wydarzenia historyczne, związane z tym, co dzieje się wtedy, kiedy dany tekst powstaje. W tym momencie możemy się zastanawiać nad wydarzeniami historycznymi w okresie romantyzmu. I one, będące poza tekstem, mają zasadniczy wpływ na to, w jaki sposób Mickiewicz komponuje swój utwór. Zatem kontekst będzie czymś, co jest z zewnątrz tekstu, ale wpływa na treści, które jesteśmy w stanie w tym tekście wskazać. Konteksty mogą być różne, więc możemy patrzeć na utwory naprawdę bardzo szeroko. To nie tylko i wyłącznie kontekst historyczno-literacki będzie dla nas istotny, bo mówimy przecież o literaturze. Nie tylko biograficzny. Nie każdy przecież będzie znać biografię każdego artysty. Konteksty możemy dobierać ze względu na to, co my obserwujemy jako rzeczywistość, która może być dołączona do treści znajdujących się w analizowanym przez nas tekście. Zatem jakie mogą być te konteksty? Jak możemy je nazwać? W jakich rejonach możemy ich szukać? Jak one mogą wyglądać w tych połączeniach? Kontekst, pewna rzeczywistość pozatekstowa i konkretny tekst. Spójrzmy na przykłady. Kilka kontekstów, które mogą być przydatne w ramach egzaminu maturalnego. Można sięgnąć na przykład do kontekstu biograficznego. Mówiliśmy o biografii Mickiewicza, ale również kontekst biograficzny będzie bardzo łatwy do wskazania wtedy, kiedy będziemy musieli mówić na przykład o cierpieniu ojca, bo biorąc pod uwagę tren Jana Kochanowskiego, to właśnie tam jesteśmy w stanie bezpośrednio wskazać, że to doświadczenie śmierci córki wpłynęło na to, że taki cykl powstał. Więc mamy kontekst, który od razu jesteśmy w stanie nazwać biograficznym. Możemy również wskazywać inne konteksty. Kontekst historyczny. Konteksty historyczne będą się pojawiały wtedy, kiedy będziemy mówić o wydarzeniach historycznych łączących się z tekstem, który właśnie analizujemy. Kontekstem historycznym mogą być na przykład wydarzenia związane z powstaniem listopadowym, ewentualnie z procesem Filomatów i Filaretów, co jest wprowadzone, proces Filomatów i Filaretów w trzecią część Dziadów, a powstanie listopadowe w Kordiana. Będziemy od razu mogli powiedzieć tak, wydarzenie historyczne ma wpływ na tekst. Tak samo jak na teksty twórców pokolenia Kolumbów miało wpływ inne wydarzenie historyczne, II wojna światowa. Więc ten kontekst też tam jest jasny i wyraźny do wskazania. Możemy mówić o kontekście społecznym, czyli tym związanym z przemianami, które zachodzą w społeczeństwie. Konteksty społeczne możemy wskazywać na przykład w Lalce, gdy będziemy opisywać różnice pomiędzy życiem arystokracji, kupiectwa, zwykłego ludu warszawskiego. Możemy pokazywać, jak wtedy to społeczeństwo się kształtowało. Jaka jest przestrzeń pomiędzy ubóstwem a bogactwem. Również możemy mówić o kontekście społecznym wtedy, kiedy na przykład sięgniemy do przedwiośnia Żeromskiego. Wszelkiego rodzaju przemiany, które jesteśmy w stanie zaobserwować u głównego bohatera, będą wypływały właśnie z jego sytuacji społecznej, z jego doświadczeń rewolucyjnych, które miał przecież w Baku, i tych kolejnych doświadczeń społecznych w Warszawie. Innym kontekstem może być kontekst filozoficzny. I tutaj dosyć
wyraziście, będą nam się nasuwały takie teksty, które możemy od razu połączyć z pewną filozofią. Na przykład egzystencjalizm bardzo często łączymy, i to w sposób bezpośredni, z dżumą Alberta Camus. W końcu Albert Camus był egzystencjalistą, więc te myśli, które niesie ta filozofia, są wprowadzone w jego utwory. Ale również kontekst filozoficzny pojawiać się będzie na przykład w pieśniach Horacego, czy później w pieśniach Jana Kochanowskiego. Też jesteśmy w stanie wskazać, że epikureizm, czy też stoicyzm, to jest ta rzeczywistość filozoficzna, do której odwołuje swoje treści i Horacy, i Kochanowski. Spójrzmy jeszcze na jeden kontekst. Kontekst religijny. To też jest rzeczywistość, którą jesteśmy w stanie zaobserwować na przykład u Kochanowskiego. Przypomnij sobie utwór Czego chcesz od nas, Panie? Pieśń Kochanowskiego. Pieśń, która odwołuje nas do pewnej koncepcji, koncepcji religijnej. W jaki sposób ludzie tamtego czasu, ludzie odrodzenia, widzieli Boga? Jak On się im prezentował? Jak się prezentowała rzeczywistość, w której działa Bóg? To jest właśnie kontekst religijny. Zatem wystarczy spojrzeć na kontekst jako na to coś, ten element rzeczywistości pozaliterackiej, który będzie działać na autora i na tekst, który powstaje. I wtedy możemy to opisywać. Wtedy możemy to łączyć. To jest ten kontekst, który jest nam potrzebny w ramach czy to pracy pisemnej na maturze, czy też wypowiedzi ustnej, maturalnej. Nie ma się co obawiać kontekstów. Warto o nich pamiętać. Warto łączyć różne wydarzenia, które są wydarzeniami kulturowymi, historycznymi i, można powiedzieć, wydarzeniami literackimi. Bo warto wiedzieć, że niektóre teksty literackie bezpośrednio będą nas odwoływać do czegoś konkretnego, pozaliterackiego, do jakiegoś elementu życia, do jakiegoś fragmentu filozofii, do jakiegoś wycinka historii, do jakiegoś fragmentu biografii twórcy. Myślę, że zbudowanie kontekstów wokół tekstu nie jest czymś bardzo skomplikowanym. Wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę z jednej rzeczy. Utwór literacki nigdy nie jest wyrwany z rzeczywistości. On po prostu gdzieś jest zagnieżdżony. I to miejsce jego zagnieżdżenia jest związane właśnie z kontekstami, które możemy do tego tekstu dołożyć. I w ten sposób warto myśleć na maturze pisemnej i ustnej. Mam nadzieję, że kontekst jest już dla Ciebie rzeczywistością jasną i nieskomplikowaną. Jeżeli tak, daj łapkę w górę. Zasubskrybuj również ten kanał. Znajdziesz tam wiele pozycji, które pomogą Ci przygotować się do matury z języka polskiego. Zapraszam Cię również na stronę matura.na.maxa.pl. Są tam kursy przygotowujące do matury. To co? Widzimy się?